Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod i o godzinie 6 rano pojawił się ten zapewne odcinek, ten film. I kontynuujemy naszą arenę, ale zaczynamy i znowu paladynem. Moi drodzy, teraz zrobiłem taki deck, no nie wiem co z tego wyjdzie. Pogramy sobie, może dzisiaj troszkę dłuższy odcinek wyjdzie, zobaczymy. Dziękuję za te komentarze i łapki w górę, bardzo mi miło się z wami rozmawia podczas gry. Mam nadzieję, że teraz sobie pogramy. Tostu 666 napisał komentarz. Beta Plants vs Zombie Garden Warfare 2 ma być od 16 stycznia. Tak, słyszałem o tym, także już przygotowuję się do tejże bety. Ojejku, jejku, no nie mamy dropów, może jakieś mniejsze dropy, proszę cię, RNG. No, powiedzmy, że się cieszę z tego. Pirek QQ się tutaj nam przywitał z nami, oczywiście się z nim również przywitam, jak najbardziej. Zagramy sobie tego tutaj, Troga kruszy skalny, trogi gaga. Dziękuję za tą tostu informację, no przygotowuję się oczywiście do tej gierki. Dobrze, mamy odpowiedź na nią, więc się bardzo cieszę. Mamy jakąś kontrę na to zagranie. Na razie mamy na tym stole fajne karty, no może nie fajne, dobra, nie są fajne. Aha. No super, super zagranie, mój drogi. To robimy coś takiego. No i zobaczymy, co on nam na to odpowie. Może jakiś miecz? Halo, halo, Talio, tam mam miecze chyba. Ej, on to traduje. Co on robi? Aha, w taki sposób. No dobra, ja to wytraduję, słuchajcie. Taka będzie chyba najlepsza opcja. Co tu zagrać? Mogę zagrać tego, co jest takim średnim rozwiązaniem. Mamy jakiegoś mecha na stole? Nie mamy. Mogę zagrać tego. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak w sumie. Słuchajcie. No, chociaż to było głupie zagranie. Mogłem tego zostawić, bo... Aj, to było głupie, bardzo głupie. Mati Master, dziękuję za apeczkę, Mati. Bardzo mi jest miło, cieszę się niezmiernie. Mamy murloki. Ewentualnie mogę tego, ale nic nie zagram. Tu też nie wytraduję. Tak średnio trochę, na jeża, powiem wam szczerze. Zróbmy coś takiego. Możemy założyć sobie to. Tylko czy jest sens, czy ten miecz? Ten miecz za 3 da nam buffa. Tak sobie myślę. Słuchajcie, zrobimy ten mieczyk sobie założymy. No i... Ejku, dobra, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował, słuchajcie, w sumie. Zróbmy coś takiego. Mogę przyzwać Murloka i go sobie nabafuję. No zobaczymy, co nasz przeciwnik zrobi. Dzięki, Mati, za łapeczkę. Znowu ten! Ileż on ma tych stronników? Tych owadów. Panie, weź pan tak nie rób. Dobra, tu się pobawimy teraz. Oby nam wypadł jakiś fajny murlok. Okej, może być. Bardzo mnie to cieszy w sumie. Słuchajcie, bo mnie Flamestrike nie zabija. Okej, to zostawiam sobie. No i zobaczymy. Flamestrike mnie tu nie zabija. Znaczy jedną kreaturę tak naprawdę, więc zobaczymy jak będzie. Aha, teraz... A nie może użyć Flamestrike'a. No co za kombinator, no. Dobra, zróbmy tak. Dobra, tylko że jestem zamrożony. Flamestrike'a... Czyści mi to wszystko Flamestrike'iem, więc tak średnio najeżdża, moi kochani.
Mam nadzieję, że nie masz Flame Strike'a, bo to będzie bardzo mnie bolało. Błagam cię, Pire, nie masz Flame Strike'a? Aha, dobra, chociaż tyle. Nie ma Flame Strike'a, ale mi się udało. Mateusz, Brod, wiedziałeś, że w Rayman Legends można grać dla dwóch, można w dwie osoby grać. Nie, nie wiedziałem. Fajnie, że mi to powiedziałeś. Bardzo się cieszę. Nie mam mecha żadnego. To jest mech w sumie. Róbmy tak. To się nam przyda w sumie. Zrobimy tak. Kolejny murloczek. Wow. Fajnie. Bardzo mi się podoba, słuchajcie. Szkoda, że nie mam żadnego murloka z szarżą, bo mamy tutaj... No ale to i tak mam lethal w sumie, więc nie jest źle. No teraz mam lethal, mam dalej. 3. Mam lethal dalej w sumie. 5, 10, tak, jest lethal. Moi drodzy, także ładnie nam poszło w tym odcinku. Podziękujemy oczywiście. Ten mieczyk to było zbawienie. Naprawdę ten miecz był zbawieniem dla nas. Mamy pierwszą wygraną, lecimy po kolejną, moi drodzy, mam nadzieję. Kuba, boską szarżę? Chyba boską tarczę. No Kubo, możliwe, że mi się pomyliło. Boska tarcza, być może. No w sumie to ma sens. Boska tarcza ma sens. Sobie tutaj zobaczę. Nie wiem, czy wiecie, ale ja was bardzo serdecznie zapraszam... Oj, szaman. Oj, może być ciekawie. Na mój kanał, Brod Ciekawostki. Ohoho! Dobrze, tego nie potrzebujemy. Na pewno. Mamy kartę z agonią. Ojejku, mamy... O, dobra, to jest jeszcze w miarę okej. Witaj. No i mamy za 3, no okej. Tylko, że jak on nam coś wystawi za 2, będzie problem. Ale może damy radę. Błagam, nie miej nic złego aż tak. Oj, z furia wichru. Oj, 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 będzie ciężko. Ale damy radę, mam nadzieję, żeby tylko mu taunta nie wyszedł mu jakiś tauncik z totemu. Byłoby super. No i ma szarżę, no ale nam przyło i... Co to w ogóle za... Boże, konsekracja mile widziana. Ale on nam przywali. Konsekracja tutaj jest bardzo mile widziana, słuchajcie, bo przyjmę bardzo dużo obrażeń. Ajajaj, chyba z 3, 6, 12 nam tutaj zjedzie. Jeszcze masz prowokację, no co za koleś. No okej, okay, no dobra, w ten sposób zagrał. Niech będzie. No dobra, jest na razie jakaś tam przewaga. To znaczy kart ma tyle samo w sumie. Wysypał bardzo dużo kart. O Jezus Maria, naprawdę? Panie ty mój. Dobra. Nie będę mu tego czyścił, ale on mu się poszczęściło. Laj. Ale lipa. Będzie bardzo trudno, słuchajcie. Kiedy kolejny film? Kacprze... Oj. Serio mi go wyciszysz? Jezus Maria, to jest jakiś face totalny. To jest jakiś totalny face. Zrobimy sobie coś takiego. Tylko czy pytanie, czy jest sens to czyścić? Mogę wziąć murloka jakiegoś. Tak naprawdę, tylko że on mi teraz właduje 8-11. Będę miał 10 HP, to trochę mało. Mogę zaryzykować, zbić mu tego. Dobra, no zrobimy coś takiego w sumie. On będzie się musiał trade'ować, będzie miał po... Bo będzie miał ciężko, tak naprawdę. Zrobimy tak, no i zobaczymy, co on tutaj wystawi. Mam boską tarczę w razie czego. Błagam, nie lecisz fejsa? Ciekawe. Nie, będzie się trade'ował. No dobrze, mnie to oczywiście pasuje. Kolejny ten... No co ty robisz, panie ty mój? Halo, tak się nie robi.
Człeku! I fejsa idzie. No dobra. Mogę zrobić tak, zostanie mi ten, tego zabić. Mogę rzucić tego i dostanę jakieś żywioły. Tego mi znowu wytrajduje. Robimy tak w sumie. Tego sobie zbijemy. Ojeju. Jest ciężko, moi drodzy. Ten ma tyle kart. Jezus Maria, naprawdę. Ło, chłopie. Chłopie. Robimy tak. Zrobimy tak. No i zobaczymy, jak on nam odpowie. Ciężko jest, słuchajcie. Kiedy kolejny filmik? Filmiki raczej są, Kasperku, codziennie o godzinie 6 rano. Sucharek od Krystiana. Ajajaj, ale to będzie bolało. Ale to będzie bolało. Jakoś go może zbijemy. Ojejku, to nic nam nie daje takiego. Mogę to przyjąć na twarz w sumie. Dobra, zrobimy tak, słuchajcie. Tak to zrobimy, słuchajcie. Zobaczymy, jak będzie. Sucharek, co mówi jesz, kiedy wpada nocą na kaktusa? To ty, mamo. No i to jest fajny, Sucharek. Dzięki, ty też jesteś fajny. Dziękuję za lajeczka. Bardzo mi jest miło. No, znowu totem. No dobra. No okej, no on tutaj widzę, że będzie czekał, tak? Ja muszę zrobić tutaj miejsce dla, moi kochani, dla mnie. Nie wiem, co on kombinuje, no ale muszę miejsce dla Murloka zrobić. Muszę miejsce dla Murloczka zrobić. No super, Murloka dostałem, no ale cóż, niech będzie. Moi drodzy, zrobimy sobie coś takiego. No nie wiem, nie będę dobierał kart teraz. Łohoho! No to ciężka artyleria tu widzę. No ale przynajmniej to wytrajduję. Znowu mu ten... No, ale się udało. Bardzo ładnie, moi drodzy. To zagrajmy jeszcze raz. Filip! Siemanko, Brod, grałeś już Warlockiem, czyli Czarnoksiężnikiem? Jak nie, to proszę zagraj z nim z dwie gry nim. No ja Warlockiem to tak średnio, ostatnio grałem Arenę, to chyba jedno zwycięstwo miałem, ale Filipie może w Constructed pogramy coś, pomyślimy. Czemu nie? Może jakąś talię Warlocka znajdę na Hearthstone PWN i tam coś złożymy. Nie mam zbyt wiele kart, no ale cóż. Pomyślimy, pożyjemy, zobaczymy. Mateusz, nagraj Margonem, pomyślę nad tym, oczywiście. Znowu tu są takie karty troszkę słabe. Zenko tutaj, gramy z jakimś Zenko. Oj, ale mamy lipne karty. Bardzo słabo troszkę, no ale cóż, niech będzie. Sopel, Brod, kiedy będzie Octopus Evolution? Nie umiem się doczekać. No właśnie, Octopus, od niedawno był odcinek, ale chyba będzie trzeba znowu nagrać. No ja tych gier mam tyle, że ja nie wiem. Tyle, że nie wiem, moi drodzy. Strasznie dużo tego jest. Ale może się uda coś nagrać.
Widzę, że przeciwnik wciąż wybiera talię. Igor, Brod, łapkę, dziękuję oczywiście. I suba, oj, no to super, dzięki za te dwie rzeczy, bardzo mi miło. Dobrze, pytanie, będziesz nagrywał Heroes of the Storm? Raczej wątpię. Serio, to jakiś dziwny taki deczek? Nie no, zagram to. Słuchajcie. On mi to spinka może zabić, ewentualnie soplem lodu. Ale cóż, wolę to zagrać i mieć święty spokój, tak naprawdę. Tak, sopel lodu, tak? Nie, mech. Idzie Face'a? Wow, niezły koleś. To mi, jak to mi spinkuje, to on nie będzie mógł mecha wyrzucić. Ciekawe, co zrobi. Ewentualnie mamy coś na 3. Co on to robi? No dobra. Niech będzie. Ciekawe zagranie. Troszkę się zdziwiłem, że coś takiego zrobił. Ojej. No to może być trudne. Ale dla chcącego nic trudnego. No troszkę punktów z HP spadłem, no ale słuchajcie, musiałem coś takiego zrobić. Najwyżej zagramy tutaj, zadaj... Chociaż mogłem inaczej zagrać. No ale cóż, dobra, nieważne. Ale tak mam na stronie, na stole tego stronnika. Dobra, jego się mi uda pokonać. Wszystko we mnie, on ma jakieś karty, tak mi się wydaje, które mnie tutaj łatwo pokonają. Ej. Aj, mogłem... Nie musiałem zaatakować. Dobra, zrobimy coś takiego. Jestem ciekaw, co on wykombinuje. Z szarżą znowu coś? Co on robi? Oj, coś czuję, że ma jakieś karty typowe do tego. Do ataku. Zagrajmy sobie tak. No i zobaczymy, co wykombinuje nasz przeciwnik. O jejku. No, będzie strasznie, bo widzę, że on mi cały direct damage leci. Dobra, coś za 7. Czy mam jakieś karty, które mi mogą to... na to pozwolić. Mam mecha? Mam coś mocnego? Nie bardzo. Trzeba gdzieś pomajstrować? Robimy coś takiego. Jestem ciekaw, co on znowu wykombinuje. Dziękuję bardzo za tego subka i łapkę na twarz. Dzięki, Olion. Dziękuję bardzo. Zresztą się będzie strasznie. Cały czas mi na twarz. Ten gość jest niemożliwy i to doprowadzi go do sukcesu tak naprawdę. Więc trochę lipa. Może być ciężko. Może być ciekawie, tak szczerze mówiąc. Dobra, cały czas trzeba mu tutaj wbijać te obrażenia. Wbiję sobie tego potem, pana. No i zobaczymy, słuchajcie. Jasny gwint, no i teraz jest... No i on mnie pokona teraz. I on mnie teraz pokona. Słuchajcie. Ile mam obrażeń? 1, 4, 7, 10. Braknie mi obrażeń.
Słuchajcie, bo mam 10, 9, 10, 12. Braknie mi. A on ma chyba kartę, słuchajcie, która mnie zniszczy po prostu. Czarem mnie pokona. Dziękuję za łapkę, Olion. No właśnie, no. Ajajaj. Co za koleś, naprawdę. Trochę mu się udało, bo nie miałem mocniejszych kart, niestety. No ale cóż, tak to bywa. Ja wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Szymonie, dziękuję. Pozdrawiam ciebie i twojego kuzyna. Dziękuję za łapeczki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!